Witam Was na kanale Niech to Szlak, ja jestem Niech to Szlak, a dzisiejszy odcinek będzie przy współpracy ze sklepem Decathlon i przetestujemy ich jedną usługę, a mianowicie Decathlon Rent, czyli wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Znajdujemy się przy Decathlonie Sztabno-Zdrój i wybierzemy się na wycieczkę po Górach Kamiennych, w których od niedawna mieszkam. Najwyższa pora poznać je bliżej i lepiej. A zrobimy to dzisiaj przy pomocy rowerów elektrycznych, które wypożyczymy właśnie w sklepie Decathlon. Naszą przygodę zaczniemy pod Andrzejówką, z tego względu, że tutaj też jest początek kilku szlaków rowerowych TMB. Jak widzicie, tutaj znajduje się tablica, na której mamy przekrój tych szlaków. To są kolory szlaków, czyli czarny, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy i żółty. Mam tutaj podaną długość szlaków. Ten na przykład ma 29 km, 880 metrów przewyższenia. Jest też podane średnie nachylenie 5,5 do 6 stopni, więc takie umiarkowane w sam raz na początkujących. Jeszcze nie wiem, na jakie szlaki wybierzemy. Pamiętajcie, każda wycieczka rowerowa powinna być zabezpieczona kaskiem. Ja mam też okulary przeciwsłoneczne, pomimo tego, że pogoda dzisiaj jest taka średnia, ale okulary nie tylko chronią przed słońcem, ale również przed jakimiś gałązkami, kamykami i owadami, które mogą nam wpaść, albo ładnymi dziewczynami w oko. W każdym razie, nie jestem sam, idzie ze mną jeszcze mój guru rowerowy Ola. Pieczenie z rowerem elektrycznym, więc kask wskazany. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Czy to będzie super zajawka i będę chciał kontynuować swoją przygodę z takimi rowerami. A to jest właśnie w tej usłudze Decathlon Rent. Jest to super, że nie musicie od razu roweru kupować, możecie go wypożyczyć na weekend na przykład. Decathlon ma ponad 3000 produktów, które możecie wypożyczyć od namiotów, sprzętu kempingowego, poprzez sprzęt rowerowy, narciarski czy też wodny. Więc jeśli na przykład wyjeżdżacie tylko raz do roku pod namiot, nie musicie go od razu kupować, możecie go wypożyczyć w sklepie Decathlon. Dobrze, koniec gadania, ponieważ pogoda dzisiaj nie jest zbyt specjalna, niedługo ma padać, więc ruszajmy w drogę. Przyznam Wam się, że do tej pory trochę gardziłem rowerami elektrycznymi, a teraz jestem nim zafascynowany, aż rozważam kupno roweru. W tych górach szczególnie taki rower elektryczny to jest skarb, żeby robić podjazdy po te wszystkie wzniesienia, bo te góry nie są wielkie, ale tutaj przewyższeń jest masa, więc idealnie. Jestem zachwycony. Moje dwa dni minęły bardzo szybko. Powiem Wam szczerze, że złapałem zajawkę na rowery elektryczne. Nawet rozważam kupienie takiego roweru, ale może w nie najbliższym czasie, ponieważ idzie zima i pewnie skorzystam jeszcze z wypożyczalni w tym sklepie, żeby sprawdzić sprzęt narciarski, jak na przykład skitury.
Jestem ciekaw, czy mają i czy ta forma spędzenia wolnego czasu zimą spodoba mi się w górach. Więc wszystkim polecam zapoznanie się z ofertą sklepu Decathlon i z tą usługą Rent, ponieważ warto. Jedyny minus tych rowerów to to, że nie są lekkie, nie jak grawerki. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam za dotrwanie do końca odcinka i zapraszam na kolejny. Niech to szlak.